Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawka. Ja chciałam z Ernestem Kochar rozmawiać. Z panem Ernestem, doktorem Kuchar. Pan do, profesor u nas nie ma go w tej chwili, jest u nas w czwartki, tylko w przychodni. Proszę powiedzieć może w jakiej sprawie, to ja się spróbuję jakoś tam z nim skontaktować, albo poproszę, żeby to pani odzwonił. W sprawie wczorajszej wypowiedzi odnośnie tutaj edukacji w sprawie szczepień przeciwko grypie. To jeszcze raz w takim razie, jakby mi pani powiedziała dane swoje, to ja mu przekażę i poproszę, żeby się z panią skontaktował, dobrze? Karolina, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska, 7. A to w jakiej, nie wiem, odnośnie z jakiegoś, jakiejś... Ja jestem gazety, technikiem, czy... technikiem farmacji jestem. I czego pani oczekuje? A pani wywiad przeprowadza, czy po prostu... No nie, no ja jakby nie chcę pani pomóc, tylko się chcę dowiedzieć, współpracuję z panem profesorem, chcę mu przekazać jasne informacje, czego dotyczy ta wypowiedź, nie jestem jego sekretarką, tylko właścicielem przychodni, w której pan profesor przyjmuje. W związku z tym, jeżeli proszę o, jeżeli ktoś się chce z panem profesorem bezpośrednio skontaktować, to muszę wiedzieć w jakiej sprawie, skąd i czego to dotyczy. No to już pani powiedziałam, w sprawie szczepień przeciwko grypie. Ale to pani oczekuje, że co, że pan profesor będzie do pani... Tak, że odpowie na moje pytania, a pan profesor nie jest jakimś nietykalnym człowiekiem, żeby nie mógł zadzwonić do technika farmacji. Ale dzwoni... Nie odpowiedział na moje pytania pod filmikiem, więc chciałam z nim porozmawiać. A profesorem to się tylko bywa, proszę panią, a człowiekiem się jest. No dobrze, ale tak czuję, odnoszę wrażenie, że jakiś bardzo ma pani... No bo pani mnie cały czas tutaj wypytuje. No ja dzwonię, bo znalazłam numer telefonu. Znalazłam numer telefonu. No i z tego, co ja wiem, to rola takich ludzi to jest chronienie i po prostu niemożliwość jakby skontaktowania się z drugim człowiekiem. No o ile przedstawię temat rozmowy i pani potrzebę, to z całą pewnością zazwyczaj... No to jest moja potrzeba, żeby właśnie wyedukować się w sprawie szczepień. Pan profesor, jeśli jest profesorem, to wczoraj właśnie o tym mówił i ja chcę po prostu uzyskać dalsze tutaj wiadomości na ten temat. No dobrze, to z domu, z rodu, jakiego pani pochodzi? Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. Wolny człowiek, technik farmacji. Z domu Bisku, z rodu, a z domu, a po mężu? Mądrawska. Mądrawska i to jest dobrze. To jest dobrze. To ja panu przekażę panu profesorowi, że bardzo pani chciała... Jeszcze numer telefonu może pani podam, bo chyba pani nie wiem, czy się wyświetlił, czy nie. Wyświetlił się, co miałby się nie wyświetlać, chyba że pani ma jakiś... No nie mam zastrzeżonego, nie mam. No właśnie, w związku z tym się wyświetlił. No dobrze, to czekam na informację, kiedy tutaj można się skontaktować z panem Ernestem. Kuchar, tak? Kuchar. Kucharem, jeżeli pani odmienia. Kucharem, tak? Kucharem. No tak. No dobrze. Polski, no to wskazuje, tak. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tak, język polski. Dziękuję bardzo, do widzenia.